Dokładnie. No dziękuję, chciałam utrudnić im życie. Utrudnić życie. No, blind sense, life sense, tremor sense, kurwa, jest naprawdę wiele można zrobić z D&D. Pierdy sense. No to nie blind sight. Dobra, Sionak, to co czego powiedziałeś, mi to bardzo pasuje. Mhm. I to, bo zakładam, że jesteś w stanie czas znaleźć i na częściowe działanie w szpitalu, bo jest ich całkiem sporo, bo w końcu to wielkie miasto, więc są mniejsze przychodnie, szpitale i tak dalej. No i oczywiście oni zawsze, lekarze, zawsze chętnie, tam klerycy i tak dalej, bo oczywiście oferują leczenie nie tylko standardowe, ale też magiczne. To oni oczywiście zawsze chętnie przyjmują dodatkową pomoc. Tylko powiem, ty robisz to z dobroci serca, czy oczekujesz jakiejś zapłaty od nich? No, jeśli płacą, to przyjmuję, ale jeśli potrzebują, to pomagam. No to... Bardzo wybijająca odpowiedź. No bo są niektóre szpitale, które nie mają kasy, żeby zapłacić, ale przecież nie powie mi, sorry, to wam nie dam tych ziół. Bierze co łaska? Tak, no. No ogólnie to wydaje mi się dobre wytłumaczenie, że... bo ogólnie my tak działamy tak, że zaraz, jak to powiedzieć? Że zakładamy, że postacie w międzyczasie robią coś, co sprawia, że mają tyle kasy, aby móc normalnie życie funkcjonować. Jak nie, no, i nie mają przygód. A te skarby, które dostają za przygodę, to mogą wykorzystywać na kupowanie jakichś fanaberii, wynajmowanie ludzi i tak dalej. Ja tu mam zawód. No. No to ogólnie rzecz biorąc, zarówno dowiadujesz się paru rzeczy. A ja te szczury też mogę łowić. Naprawdę. No pewnie, poznam miasto od kanałów. No ale dobra, co się dowiaduję? No. Od dupy strony można by wręcz rzec. Pielęgniarka i deratyzacja w jednym. Wszystko. Leczenie i zapobieganie wychodzi zarazom. Tak. Ale pamiętasz, żeby myć ręce, jak już wyjdzie z kanału. No oczywiście, że pamiętam. Szczególnie, że ja sobie wykminiłem, że szczury nie są jedynym problemem w kanałach i tak teraz sobie wykminiłem scenę, jak Sionak tak ma bliskie spotkanie z aligatorem, czy wersją... odpowiednikiem fantazy. Ale dobra. Crypt alligator moment. To killer croc. Dobrze, nie killer croc. No. Dobra, co do bo dowiaduję się informacji, bo oczywiście w takich miejscach jak szpital ludzie gadają, to ostatnimi czasy zauważasz i dowiadujesz się, że jest wzrost przypadków ludzi, znaczy ogólnie mieszkańców miasta, nie tylko ludzi krasnoludów, niziołków i tak dalej, bo oczywiście miasto jest multirasowe, że zwiększona liczba przypadków ataków natury na nich. He? O to, że jakieś zwierzę ich zaatakowało, to, że nawet czasami... nie, większość z nich jest jakby z okolicznych pobliskich wiosek, tartaków i tak dalej. Oczywiście miasto, bo powiedzmy na wschód i południe w miarę blisko są kompleksy leśne, miejsca na pola, więc miasto ma tam ustawione, wiesz, miejsca dla zbieraczy. No to myślę, że od razu bym to poszła zbadać. Tylko nie wiem, czy w takim przypadku zagadywać do kogoś, że albo coś jest nie tak, idziecie za mną z tej gildii, czy iść samej. W sensie na przykład Greta, moja przyjaciółko. No wiem, wiem. Zdecyduj, czy przyjdziesz do mnie, kurde. Porozmawiać o swoich problemach. No to jak pakuję się w siedzibie naszej gildii, to rzucam ci hasło nad herbatką, powiedzmy, że taki jest sytuacja. I jutro po południu pójdę zbadać najbliższe lasy, bo tak nie powinno być, zwierzęta raczej nie atakują aż tak często. Przez tym wyobrażasz sobie, jak ludzie teraz będą na nie polować? A zawsze słyszysz jeszcze jedną rzecz. Tak naprawdę, no, jak słyszysz opisy zwierząt, które je zaatakowały, to wśród nich znajdują się gatunki, które z zasady
trzymają się z dala od ludzi i nie są agresywne, chyba że zapędzi się je w kozi róg albo chronią swoje młode. A jakieś świnki morskie? Nie. Jelenie. Sarny. Jelenie kogoś zaatakowały. A żebyś się nie zdziwiła. No, jelenie ale... przecież to są ten... Takim porożem, jak... Przecież to są wielkie, ciężkie bydlaki z porożem, które mogą kogoś przebić. Jak się czują zagrożone, to pewnie, że zaatakują. No właśnie, jak się czują zagrożone, że biegną, no to... To się jeszcze zdziwiłam. Ostrzeżenia na drogach przed jeleniami to nie jest, żeby ratować jelenie, tylko żeby ratować kierowców. Ale to chyba o to chodzi, że są grube i że stukną samochód. Właśnie. A nie, że wyskoczą z porożem. Ale nie wiadomo. Chociaż widziałam jelenia, jak jakiś mniejszy zwierzak zarywał do niego. Zarywał. Jak to a się nie, skończyło? To jeleń do żubra, no. No żubr go nadział. Żeby miał większe różki. Zarywał do niego, ale to on go nadział. No nie zarywał, fikał. No, Greta, nie. Wybieram się jutro. Po południu. Może dzisiaj jeszcze pójdę? Będziesz potrzebowała jakiejś obstawy? Nie mam pojęcia. Znaczy, teoretycznie zwierzęta, to, wiesz, przyjaźnimy się z zwierzętami. Ale jeśli aha, to coś nienaturalnego, no to... A chcesz za nami iść? Prawdopodobnie to miasto nie rozpadnie się, jeżeli opuszczę je na 5 minut. Nigdy tego nie mów. Po czym przypominam sobie o Jugo. Zawsze a ja się cieszę, że super, będziemy miały babski wypad za miasto. Pozaplatacie sobie warkoczyki. Tak. A robimy to przecież jakieś tak, orki. Albo aligatory. Żółwie, zbudowane żółwie. Zatem nie chcę zabijać zwierząt. I szczura z 15 poziomami mnicha. To bym wolała pogadać. W tandem Sass Ride to był chyba 20 poziom. Nie, zaraz, to nie był szczur, to był ten. To już nawet nie pamiętam. Ale coś tam było. Znaczy generalnie chcę ustalić zasadę, że jeśli możemy, to nie zabijamy, zwłaszcza zwierząt. Okej, Greta? Niczego nie obiecuję, ale powiedzmy się postaraj. Jeżeli to będą tylko zwierzęta, to pozwolę ci z nimi gadać. No, super. Taką właśnie mam nadzieję. Motomyszy z Warsa. No motomyszy z Warsa były zajebiste. No były zajebiste. Nie hejtujcie na to. Ja nie hejtuję, ja wiesz, oglądałem i się podobało. Ławica gołębi. To nie co? Jest słowo, którego szukałeś. Ławica. O Boże. Rój. Watacha gołębi. Watacha! Wyjątku na księżyca. To zaraz, Brylanty, w końcu grasz Ardetem czy F? F. O, S. Planów? Nie, znaczy... Dobra. Dopiero teraz zobaczyłem, że... Sorry. Ale mówiłem, że żebyś zmienił. Musiało mi wypaść z głowy. Dobra. No, trzeba przejść dalej. Dajcie mi chwilę, muszę się zastanowić. Dobra, ty z Janach umówiłaś się z Gretą na następny dzień, tak? Wskakujemy na konie, albo ja tam tak, jako lisek biegnę raczej. Powiedzę, znaczy dobra, następny dzień. Przed tym następnym dniem coś się może wydarzyć. No tak. O to mi chodziło. Ile mam czasu, żeby coś wprowadzić. No naprawdę. Powiedział w blaku zacierając ręce. Boże, jak mi... Dobra, to przejdźmy do F.
Ty zostałeś... Może przeskoczmy najpierw i przejdźmy od razu do G. Koczku F. No to co tam u ciebie, G? Dobra, znajdujemy... Agenci K i J. Ja w ogóle sobie przypomniałem. Wybacz, brylant, ale to się samo narzuca. Wiem. Dobra, to znajdujemy Fenrira, jak wchodzi do pomieszczenia, w którym przepełniony jest zapachem najdroższego cygara. Słabo oświetlony, spowity w półmroku. I twój szef, tak można powiedzieć, albo w każdym razie obecny pracodawca, usadowiony w fotelu. W jednej ręce właśnie trzyma to cygaro, w drugiej kieliszek wytrawnego wina. Witaj, proszę usiąść. Dzień dobry, szefie, mówię siadając. Po paru minutach takiej gadki szmatki, wymianie uprzejmości, bo w końcu gentleman, przechodzi do interesów i mówi, że potrzebuje kogoś o twych umiejętnościach, aby rozwiązać pewien problem. Jaka jest natura tego problemu? Zapewne słyszałeś o niedawnym incydencie w posiadłości niejakiego arystokraty Berniego. A biło mi się coś o uszy. Cóż, jak zazwyczaj nie do końca interesują mnie incydenty o tej naturze. Tak, obawiam się, że to był tylko początek. Jeżeli sytuacja nie zostanie opanowana, to cóż, moje interesy, a także mych współniepomocników. Wspólników, właśnie tego co szukałem. Interesy moich wspólników, mogą ponieść straty. Jak dobrze wiesz, gdy trup ściele się gęsto i to wśród festiwalowych gości. Biznes nie preferuje takiej sytuacji. Rozumiem, panie Marcone. Ma pan jakieś sugestie, gdzie mógłbym zacząć? Jakieś zeznanie świadków, coś, kto tam był obecny? Wiesz. Zaciąga się głęboko cygarem. Niestety na razie nie ma informacji, gdzie możesz zacząć. Zostawiam to w twojej gestii. I tak, tego nie mówi, ale między wami jest wiadome, co sugeruje, że płacę ci wystarczająco dużo, żeby podejrzewać, że masz... że sam będziesz wiedział, jak zacząć. No tak. Niemniej jeszcze mówi... niektórzy podejrzewają, że to może być pewnego rodzaju kult. A tego rodzaju... Przez moment szuka dobrego słowa. Ścierwa zazwyczaj chowają się w ciemnościach. A to miasto ma długą historię. Na tyle długą, żeby pod ziemią znaleźć nie tylko kanały, ale coś jeszcze. No rozumiem. Staję. Więc panie Marcone, pozwolę sobie pana przeprosić. Odezwę się, jak będę coś miał. Odwracam się tak, zamachując płaszczem i wychodzę. Nie oczekiwałbym niczego innego. I po prostu kieruję się do tej posiadłości i zaczynam wypytywać. Po prostu próbuję się dowiedzieć mniej więcej co i jak. Ale jeszcze zanim to robię, zanim tam idę w kierunku tej posiadłości, to się
To po prostu nakładam na siebie iluzję. Nakładam na siebie iluzję tego odźwiernego. Okej. Okay. Musisz na to rzucać, czy po prostu jak masz czas, to... Mam ruch na to. When you weave illusion to conceal your identity roll plus charisma. Okej. Okay. I mam później opcję do wyboru. 7. Czyli wybieram 2 z listy. Dobra, więc wybieram to, że moje zachowanie poza odpowiadają bezbłędnie mojej iluzji. A także moja iluzja nie jest łamana, jeśli się z kimś tak dotykam tak w normalny sposób. Nie wiem, podać rękę czy coś takiego. When you are touched casually. Okej. Okay. Touch casually nie będzie dużym problemem, bo ogólnie rzecz biorąc, jak tam przybywasz, to oczywiście nadal teren jest odgrodzony i pracują. Znaczy, teren jest ogrodzony i tak naprawdę nie ma tam, jak wspomniałem już, nie ma tutaj typowej straży miejskiej. Tylko pracownicy wynajmowani przez innych arystokratów, kupców, którzy kontrolują znaczny obszar miasta. Aczkolwiek nadal paru z nich się tutaj kręci. Najwidoczniej któryś z bogatszy jest zainteresowany tym, co tu się do diabła stało. Ale ogólnie rzecz biorąc nie musisz, tak, no prywatna armia mega korporacji. Aczkolwiek nie musisz się obawiać dotyku, bo ogólnie rzecz biorąc odźwierni, inni ludzie, jeżeli o nich za wiele nie wiedzą, to jeżeli nie muszą, starają się schodzić z im z drogi i nie dotykać. Mhm. No dobra, ale tak czy siak szukam kogoś, kto się tym dłużej na miejscu był, się zajmował, nie wiem, może jakichś tam służących, że tam mieszkanie, no po prostu przeprowadzam takie śledztwo, jak taki porządny odźwierny powinien trochę zrobić. Jeśli bo w sumie to leży w obszarze naszych zainteresowań. Więc jako porządny ten członek swego zakonu postanowiłem bliżej zbadać tą sprawę. Okej, to wydaje mi się, że tutaj dobrze pasuje spot lore, ponieważ zbierasz wiedzę z miejsca zbrodni, pytasz ludzi i z tego próbujesz wyciągnąć jakieś wnioski. Tak, to będzie na int czy na wiz? Spout lore to jest plus int. Aha, no to w sumie oba mam na to samo. Ha ha! Ho ho. Dobra, to orientujesz się, że po pierwsze część rzeczy zniknęła z gabinetu arystokraty. Wiesz też, że ktoś go zamordował. I oczywiście w sposób również, ale Kudłaty Pol sobie dopisał. Ogólnie rzecz biorąc, masz dobry obraz sytuacji tego, co działo się na poprzedniej sesji, jako OF, ale też znajdujesz ślady, które pozwalają ci sugerować, że był ktoś tutaj o profesji złodzieja, który właśnie podpieprzył część możliwe, że istotnych rzeczy. A zależy na to, że jakby nikt go nie widział i sposób działania, to cóż, ze względu na swoje błędy, to jest jeden złodziej, który przychodzi ci na myśl. Okej. Dobra. Mam taki fajny ruch, to Thought Send, że mogę się komunikować telepatycznie z kimkolwiek, z kim mam więź przez telepatię, więc po prostu... Jak ktoś tak stoi obok, to widzi po prostu, że tak przykładam palce tak do skroni, a Kudłaty otrzymuje... Gdzie jesteś? Tak, Kudłaty słyszy jeszcze więcej głosów w swojej głowie. Ale dlaczego ja? Bo ja już... No bo domyślam się, że to ty tam byłeś. Tak, ja cię znam? Tak, mam na ciebie haki. F ma specjalny sekret z Kudłatym, to jest całkiem mocny bond. A bo chwila, bo faktycznie coś było. A co to dokładnie było? Że ukradłeś coś komuś? Jakiejś złej osobie? Ale na jakby... swoje zlecenie? Niekoniecznie. No ale skoro cię znam, no to gdzieś tam się musiałeś być. Może byłem świadkiem tego, jak komuś ukradłeś. A może po prostu to ty mi to zleciłeś, czemu się migasz?
A nie, nikt mnie za rękę nie złapał, że ja ci to zleciłem. Też nie masz na to żadnych dowodów. No. Tylko wiadomo, że coś ukradłeś. Okej, dobra. No dobra. Czy ja już jestem w tym momencie w tej kaplicy, czy jak to? Tak. Akurat cię doglądają, a ty po prostu jak słyszysz głos Efa, to się wzdrygasz, bo to jest, znaczy w pierwszej kolejności, bo ze względu na doświadczenia poranka. Mhm. Czy dnia. No i właśnie słyszysz wiadomość telepatyczną od niego. Oczywiście z zewnątrz kapłanka, która właśnie przeprowadzała rytuał leczniczy, który trochę zajmie. Tak, wszystko w porządku? Ja jak się po pierwszych paru sekundach poznaję głos i orientuję, o co chodzi, to tak powrotem się gdzieś tam kładę, nie wiem, na posłaniu, kozetce, czy gdzieś tam w kącie i... że nie, to wszystko w porządku, z tym się coś wydawało. I on tak zbywam. Oczywiście. Przez moment ma taki wyraz twarzy, jakby miała się zastanowić, czy nie zasugerować jakiegoś psychiatra albo psychologa, ale stwierdziła, że nie. To świat fantazy, tam nie ma psychiatrów. O. Oj tam. Dobra, to kontynuujcie rozmowę. Mówiłem, gdzie jest? Powtarzam, gdzie jesteś? A co cię to obchodzi? Mam pewną ważną sprawę do omówienia. Proszę, nie baw się ze mną. Nie baw się ze mną. Jak miałeś do mnie sprawę, to wystarczyło mnie znaleźć. Właśnie cię szukam. Gdzie jesteś? No a gdzie mogę być? Pewnie, w slumsach. W dupie. Nadal siedzisz w tej ruderze, którą nazywasz domem, czy gdzieś wyszedłeś? Dobra, słuchaj, jak masz jakąś konkretną sprawę, to po prostu powiedz, o co ci chodzi. Mam już dość głosu w swojej głowie, żeby jeszcze się z tobą użerać. Kilka? Proszę sprawdzić ten ruch. When you use enchantment to override someone's will roll plus charisma. Dobra. Ale ty masz go użyć na mnie? Właśnie się zastanawiam, czy... To nie specyfikuje tego. Nie wiem, Blacku? O jakim ruchu mówisz? Może zajrzeć na kartę. Hypnotic command. A jaki jest tego efekt? No dobra, nie jest opisane, że musicie widzieć. No tylko musisz się w trzech słowach. No tak, w zależności od tego, ile wyrzucę. No. Znaczy tak jak ruch jest opisany, to możesz. O. Powiedz, gdzie jesteś. Jestem w slumsach. And they... Ogólnie to jest tak opisane, że bezwolnie starają się zrealizować tę komendę najlepiej jak potrafią. Dobra, no to mówię, że jestem w kaplicy na granicy slumsów, ten coś tam. Widzisz? To nie było takie trudne. Rozłączamy się, jakby to było inne uniwersum. Nie ma to jak to by było... sobie zdobywać przyjaciół. Tak. Bo oczywiście to jest największa wada w kontroli umysłów, że jak ludzie się zorientują, że są kontrolowani, to już ciężko ich sobie zjednać w dowolny inny sposób. Dobra, ale tak ogólnie wychodzę z tego pomieszczenia, idąc tam jakąś inną, ciemniejszą alejką, to znowu zmieniam iluzję na tego, na jakiegoś kapłana, który mógłby się znajdować w tej kapliczce. Mhm. Okej. Okay. 5. Aha. Zatrzymuję jedno. Okej. Okay. No to nadal biorę, że moje zachowanie i poza dokładnie odpowiadają mojej iluzji, ale taki dotyk, mój głos, zapach, temperatura, a także pojawianie się w lustrach i stojącej wodzie, to tego nie ma w zestawie akurat. Okej, okay. Czy to, że rzuciłeś piątkę, to...
Teoretycznie jeszcze... daje mi szansę na użycie jakiegoś ruchu. Tak. Mhm. Oh boy. Dobra, jeżeli coś wykorzystam, to nie muszę teraz, więc na razie kontynuujmy. Dobra, no to kieruję się do kapliczki. Otwieram ten... No wchodzę, szukam kudłatego. Siadam przy nim. No tak z takim troskliwym wyrazem twarzy. Jest owieczką, przyszedł tutaj po pomoc. Muszę się nim zająć. Nie wiadomo kiedy ten. Nie wygląda na szczególnie religijnego. Może też powinienem mu zaoferować jakieś podkupienie. Dobra, mów, co się chodzi. Synu, słyszałem, że jesteś strapiony. Coś się trapi. Wolę swoje problemy zachować dla siebie. Wiesz, te rzeczy, które się działy w posiadłości... Jak się ten kupiec nazywał? Znaczy... To była posiadłość arystokrata Berniego. A ty skąd o tym wiesz? Te rzeczy, które się działy w posiadłości Berniego... A ty skąd o tym wiesz, że ja tam w ogóle byłem? Mam swoje źródła. Ty się przyznajesz, że byłeś. F prosił, żeby cię pozdrowić. F może się pierdolić. Mówię i trącam cię. Odpycham. Aha. A czy w tym momencie to sprawia, że iluzja się rozpada? Tak. To nagle zamiast księdza widzisz przed sobą zamaskowaną postać, którą raczej rozpoznajesz. Ładnie to tak mówić. Do kolegów? Tak. Nas bohaterów prądem? Nie, bohatera. Okay. Dobra, F, jeśli masz... Dlaczego nie mogę... Dobra, jeśli masz jakąś sprawę, to po prostu powiedz. No dobra, posłuchaj. Nie musisz za każdym razem robić wielkiej szopki i przebrań i w ogóle... Powiedz, o co ci chodzi. Lubi. Nie muszę? No. Przepraszam. Nie, dobra, o co chodzi? Po prostu muszę się zająć. Zajmuję się tą sprawą, która się tam wydarzyła. A konkretniej... No, a kto cię zmusił? Wiesz, w moim przypadku ja oferuję różne usługi. No, ale które... komu? Oj, wiesz, informacja jest... Informacja kosztuje. Tak, więc... To pewnie, ja pewnie odwiernym. Powiem. Słucham? Pewnie odwiernym, bo cokolwiek tam się działo, to nie wyglądało na z tego świata. Ja tobie coś powiem, ty mi coś powiesz. Okej? No do tej pory to tak nie działało, ale powiedzmy, że ci wierzę. Możemy poprawić trochę nasze relacje. No więc... Nie liczyłbym na to. Opowiedz mi od początku wszystko, co się tam wydarzyło. Z tego punktu widzenia. Powiedz mi, gdzie się dotykło. Dobra, no to zdawkowo mogę opowiedzieć, co się mniej więcej zdarzyło. Znaczy, nie mówię dokładnie, skąd, co ja tam w ogóle robiłem i tak dalej, tylko opowiadam, że no widziałem po prostu, jak ktoś coś poruszył w jakimś pokoju z trofeami czy czymś i nagle wszędzie było pełno macek i trzeba było trochę wysiłku, żeby to pokonać. A jak już się pokonało, to nagle wszystkie zniszczenia... Czy nie, jak tam było, że te zniszczenia wróciły do normalności, czy nie? Nie, wszystko było... A nie, że to przez chwilę było tak, że te zniszczenia w jakiś dziwny sposób... To była iluzja. Coś tam naprawiły, a potem znowu wróciły i ogółem wszystko było dziwne. To najpewniej była iluzja, aczkolwiek kudłaty nie musi tego wiedzieć, w zależności od tego, jak się interesuje mówię, magią. Co widziałem, pomijając, nie podając imion i powodów w ogóle, dla których ludzie się tam znaleźli i tak dalej. A coś stamtąd ciekawego wyniosłeś? Albo może podejrzewasz, że ktoś mógł wynieść na przykład tą rzecz związaną z tymi portalami, z tym, co się działo? Nie wiem.
Proszę. Nie, nie widzi, nie, nic stamtąd nie wyniosłem.